Witajcie kochani w nowej serii Grzeszę z perfumami. I dziś chciałabym Wam powiedzieć troszeczkę o marce Cacharel i o pierwszym zapachu, który skradł moje serce, który był pierwszym takim moim zapachem tej marki, w którym obłędnie się zakochałam, przepadłam. I jest to zapach, o którym powiem Wam w dalszej części oczywiście tego filmu. Natomiast przybliżając już jak gdyby historię marki Cacharel, ona powstała w 1962 roku. Założycielem był Jean Busquet. Był to francuski krawiec, który początkowo tworzył na strychu swojego paryskiego mieszkania, tworzył przepiękne kreacje. Zasłynął z takich bluzek, które były z kreponu, a mianowicie z miękkiej, gniecionej bawełny. I to były tak piękne, tak powabne, kobiece, a zarazem tak młodzieńczo, dziewczęce kroje, że paryżanki po prostu obłędnie się w tych bluzeczkach zakochały. Jedną z takich osób właśnie tamtych czasów, które bardzo chętnie nosiły te bluzeczki naszego kreatora Jean, była Brigitte Bardot. I ona rzeczywiście też, ukazując swoją klasę, a zarazem młodzieńczość, bardzo emanowała marką Cacharel. Jeżeli chodzi o nazwę Cacharel, bo też takie mogą być pytania, skąd w ogóle nazwa Cacharel. Nasz wspomniany założyciel Jean Busquet stwierdził, że nazwie marką Cacharel swoją firmę, ponieważ zakochał się w ptakach z jego okolic, rodzinnych stron, a mianowicie były to kaczki, po prostu kaczki, ptaki, które rzeczywiście były tak obłędne, ich pióra przypominały taki błękit, szarość, po prostu były przepiękne. I stwierdził, że w związku z tym, że te kaczki są tak cudne, tak piękne, to oczywiście Cacharel to była taka potoczna nazwa, natomiast te kaczki nazywały się Anais Quercadula. Mam nadzieję, że dobrze wymieniam. I ona właśnie, ta kaczka zajmowała rozlewiska w Delcie Rodanu, w Parku Narodowym Camerze. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam tę nazwę. Anan Quercadula, inaczej cyranka. Pierwsze zapachy, pierwszy flakon perfum powstał w 1978 roku, a był to zapach Anai Anai, który opracowany był przez jeden z największych koncernów kosmetycznych tamtych czasów, a mianowicie przez L'Oréal. L'Oréal otrzymało się takie zlecenie przygotowania kompozycji zapachowej, która opierała się, słuchajcie, na tonach białych kwiatów, takich jak hiacynt, lilia, był również jaśmin, irys, i ta kompozycja została właśnie nazwana Anai Anai. I nazwa wzięła się od paryskiej bogini miłości Anaïtis. I powiem Wam szczerze, że próbowałam dziś znaleźć postać tej bogini Anais i powiem Wam, że ciężko było. Widziałam chyba ze dwa takie zdjęcia postaci, gdzieś tam zamazana twarz, trzymająca lejce koniom na takim wózku, nie pamiętam jak się nazywa, taka grecka chyba bodajże platforma, na której te zaprzęgi konne były. I nie chciałam jak gdyby Wam pokazywać, no bo skoro tej twarzy nie widać, no to możecie sobie wyobrazić mniej więcej jak była przedstawiana. Jeżeli chodzi w ogóle o markę Cacharel, do tej pory, z tego gdzie ja tam gdzieś zdążyłam wyszperać, wyszukać, Cacharel ma około 80 różnych zapachów. I teraz przygotowałam również dla Was kompozycje zapachowe, te pierwsze, które powstały, i
powiem Wam rocznikami, jak one powstawały i one są rozpoznawalne praktycznie na całym świecie. Pierwszy kultowy zapach, o którym już wspomniałam, to jest to Anai Anai, 1978 rok. Kolejny, moja miłość, Lulu, 1987. Następnie był Eden, 1994 rok. Następnie był Noah, 1998. Kolejny będzie to przeróbka Anai Anai Premier Delis, 2014. Catch Me, 2012. Amor Amor, 2016. Aqua de Amore Amor, 2018. Yes I Am, 2018. I powiem Wam, że to są takie najbardziej rozpoznawalne zapachy, które z całą pewnością znacie, może lubicie, może macie w swoich zbiorach. Ja powiem Wam szczerze, że tak jak przeszłam sobie przez tą listę tych wszystkich zapaszków, to każdy z nich miałam. Natomiast u mnie pozostały może cztery zapachy, które uchowały się i które gdzieś tam wkomponowały się w mój klimat, w mój charakter. I teraz tak, jeżeli miałabym Wam powiedzieć o tym, o czym jest ten film, a mianowicie o mojej miłości, Lulu. Ja powiem Wam tak, jak ja pierwszy raz dostałam, bo pierwszy raz dostałam tę perfumę, to ja zadałam sobie pytanie, Lulu, gdzieś ty była? I to była miłość bezwzględna. Ja wiem, że na temat tego zapachu, tych perfum są, kochani, są tak podzielone zdania. Pozwólcie, że... Musiałam to zrobić. Kochani, to jest tak piękny zapach, ale zarazem tak trudny. Zdania są podzielone, jeżeli chodzi o jego nuty zapachowe, bo to nie jest łatwy zapach. To jest zapach, który się albo kocha, albo się nienawidzi. Jeżeli lubicie żywiczne zapachy, ciężkie zapachy, kadzidlane, takie piżmowe, z palonym bursztynem, z odrobiną kwiatów białych, to myślę, że to będzie również dla Was miłość do końca życia. Bardzo żałuję, że marka Cacharel wycofuje ze sprzedaży ten zapach, bo z tego co ja wiem, już dużych pojemności nie możemy dostać na rynku. Są wyprzedawane te malutkie 30. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś nawet 50 można dostać. W każdym razie, jeżeli macie taką możliwość, jeżeli kochacie takie ciężkie zapachy, ale jeżeli jej nie spróbujecie wcześniej, nie kupujcie w ciemno, ale jeżeli właśnie macie taką możliwość, się zakochaliście tak jak ja w tych zapachach, kupcie sobie taki flakonik. Niech to będzie namiastka starej epoki. Niektórzy nazywają te zapachy zapachami retro, dlatego że przywołują na myśl i wspomnienia budzą się tak nieziemskie, tak sprzed epoki, której niektórzy nawet nie pamiętają, niektórzy nawet nie znają. A jest to zapach, który uważam zatrzymał w sobie czas. Czas przepychu, czas swobody, czas wolności, czas miłości bezwzględnej, czułości, namiętności. Powiem Wam, że jest to zapach, który jest klasyczny. Będzie to zapach, który będzie odwzorowaniem wolności. I słowa, i wolności, zachowania, temperamentu. Nie wiem, czy wiecie, ale zapach Lulu powstał na cześć głównej bohaterki filmu Puszka Pandory, który ukazał się w 1929 roku. Główna bohaterka, czyli właśnie Lulu, była taką osobą wyzwoloną. Kobietą, która nie zważała na konwenanse. Była to kobieta, która była elegancką kobietą. Była kobietą, która przechodziła bardzo płynnie z romansu w romans. Która nie bała się tego, która żyła na pograniczu jakby dwóch światów. Świata
namiętności, miłości, uczucia, a z drugiej strony na pograniczu takiej, takiej bezwzględności, takiej troszkę oziębłości, takiego, wiecie, wchodzenia ze skrajności w skrajność. Jeżeli chcecie więcej sobie zobaczyć, posłuchać o głównej bohaterce, zachęcam Was oczywiście do tego, żebyście włączyli sobie film, poszukali sobie gdzieś puszkę Pandory, polecam Wam ten film. Natomiast no, to też jest film specyficzny, więc pewnie nie każdy będzie lubił akurat tę tematykę, nie każdemu z Was on przypadnie do gustu. Natomiast powiem Wam teraz coś więcej o samej kompozycji tego zapachu, a mianowicie Lulu urzeka, wiecie czym? Takim mięsistym zapachem eleganckiego weluru. To jest też takie połączenie kadzidlanych, wonnych olejów arabskich. Poprzez to, że mamy buptonkę i wanilię, to mamy okraszony zapach słodkością, taką lepkością spadziowego miodu, ale to nie jest na tyle dominujące. Dominujące są również białe kwiaty, które przepięknie oblepiają zapach. I tak jak wcześniej Wam powiedziałam, to głównie tak naprawdę kaszarel tutaj w tych mocniejszych swoich kadzidlano-piżmowych zapachach właśnie okrasza swoje zapachy lilią, hiacyntem, irysem. To są te nuty, które, w których miodne nuty bardzo wychodzą na wierzch. I powiem Wam, że ten zapach jest takim dla mnie odwzorowaniem kobiety klasycznej, takiej wiedzącej, czego chce, kobiety, która nie pozwala sobie na ujmowanie jej talentowi, jej zmysłom, jej kobiecości. Nieważne, czy ta kobieta ma rozmiar XS, czy ma rozmiar L, XL, czy whatever, jakikolwiek. Dla mnie to jest po prostu potęga, która ubiera kobietę z każdej epoki, w każde ubrania i zapach, który, jeżeli się nim spryskacie, doda Wam na pewno mocy. Będzie to zapach, który będzie Was jakby uskrzydlał. Trwały zapach, mocno trwały, ogoniasty. Zapach, dzięki któremu ja na przykład dostaję zawsze mnóstwo komplementów od mężczyzn. Od kobiet też, ale czasem kobiety nie zadają pytania, czym pachnę, tylko po prostu okazują to wzrokiem. Oprócz takiej elegancji weluru w tym zapachu, czuję również chłód skóry, która ma taki bardzo też specyficzny zapach. I pomimo tego, że tutaj nie czuć takiej skóry, typowej skóry, to gdzieś domieszka tego chłodu właśnie skóry jest. I powiem Wam, że jest to zapach, który z jednej strony będzie Was otulał, a z drugiej strony będzie takim przeciwieństwem, czyli taką jakby takim zderzeniem ze ścianą, gdzie rozpaleni zmysłami poprzez właśnie kadzidlane zapachy, poprzez to piżmo, białe kwiaty, czyli taka błogość, która unosi się wokół nas, dostaje takiego, takiego plaskacza, jeżeli tak to mogę nazwać, i momentalnie się budzimy, bo jest to takie orzeźwienie, otrzeźwienie poprzez słodycz właśnie wanilii i buptonki. Jest to zapach, który w połączeniu z jaśminem, z drzewem sandałowym, który ma domieszkę tego piżma, powoduje, że ja przenoszę się po prostu z mego świata w świat baśni. Świat, który kiedyś istniał, takiej swobody, takiej pewności siebie. I ten zapach, ilekroć go na siebie nie nałożę, w pochmurny dzień, gdzie myślę, że już jest wszystko do bani, gdzie mam momentalnie myśli, że chyba już o wszystkim powiedziałam, chyba już wszystko przeżyłam. W momencie, kiedy biorę za ten flakon,
nakładam go na siebie, powiem Wam, że ja naprawdę przenoszę się zupełnie wyobraźni do innego świata. Od razu śmieją mi się oczy, od razu widzę wzrok mężczyzn, od razu widzę uśmiech kobiet, od razu widzę siebie zupełnie w innej roli i postaci. I ten zapach coś takiego wywołuje, słuchajcie. Jest tak jakby nieoczywisty w swojej oczywistości, że chce mi się go nosić. Tak, to jest moja miłość. To jest zapach, który pokochałam i zostanie ze mną na lata. I mam do Was pytanie, czy Wy go znacie, czy Wy go kochacie, czy Wy macie chęć poznawania starszych zapachów, tych zapachów sprzed lat, które mogą Was przenieść rzeczywiście w inną rzeczywistość. Boicie się takich zapachów? Czy jesteście na tyle odważne, żeby zgrzeszyć z Kaszarel Lulu? Kochani, dziękuję Wam pięknie. Jest to pierwszy film z tej serii. Mam nadzieję, że trafiłam w Wasze gusty. Mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyłam Wam historii firmy, marki Kaszarel. Będę chciała za każdym razem odrobinkę tej historii Wam przemycić. Mam nadzieję, że miłość, którą czuję do Lulu, zaraziłam chociażby jedną osobę. I powiem Wam, że te filmy będą miały na celu pokazanie Wam, czym miłość może stać się dla kobiety. I miłość w wszelakim rozmiarze i wymiarze. Dla mnie miłością stało się Lulu. Dziękuję, kochani. I zapraszam Was oczywiście na kolejne moje filmiki. Do następnego. Ciao! Like the world is on our side. Nothing can